postawi całość paszczą. Sztabę Gimnazjum Integracyjnego imienia Adama Mickiewicza w Łodzi prowadzić do Hymnu Państwowego. Wszystko, aby wyrastać na prawie obywateli naszej ojczyzny.
ustępujący poczet odmaszerować. Poczet sztandarowy stołu. Spoczyn. Dzisiaj, kiedy każdy z nas myśli już na wakacje, te książki z zeszytu są zamknięte, oceny na świadectwa wypisane. Możemy pozwolić sobie na podsumowanie całoroczne, często wytężonej pracy, pochwalić się sukcesami i wyciągnąć odpowiednie wnioski na kolejne szkoły. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Mirosławowi. Niestety 7 dni będzie musiało powtórzyć 3 klasę. Do następnej klasy zdało 207 uczniów, a promocji nie otrzymało 21. Niestety ci uczniowie nie uczyli się i nie mogą otrzymać promocji do następnej klasy. 17 uczniów otrzymało szansę w postaci egzaminu poprawkowego, który będą zdawać w miesiącu sierpniu. Uczniowie ci będą musieli poświęcić wakacje na wyrównanie braku w umiejętnościach i wiadomości. W tym roku szkolnym średnia ocen szkoły wyniosła 3,32. Najwyższą średnią uzyskała klasa 3F 4,0. Za nami również egzamin gimnazjalny klas 3. Niektórzy uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki i chciałbym wymienić z poszczególnych zakresów, jakie to były wyniki. I tak, z matematyki Szymon Łogucki, uczeń klasy 3E, uzyskał 97%. Agnieszka Peczyńska i Kasper Leszczyński z klasy 3A uzyskali 90%. Przedmiotowy przyrodniczy Szymon Łogucki uzyskał wynik 96%. Z języka polskiego najwyższy wynik, maksymalny 100%, uzyskała uczennica klasy 3A Agnieszka Peczyńska. I z tej samej klasy wynik 97% uzyskała Wiktoria Dojtek. 94% uzyskał Kacper Leszczyński z 3A. Maksymilian Kaszuba z 3B. Gabrysia Gieniacz, Michał Dosławski, Patrycja Olejni, Hubert Żurawek. Wszyscy uczniowie z klasy 3C oraz Karina Bereżańska z 3E. Z 91% języka polskiego uzyskał Jakub Kolej z 3C, Marcel Krawczuk z 3D oraz Natalia Gross, Maja Biskosz, Agata Radecka i Ala Skrzypczak z 3D. W części humanistycznej zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Szymon Bogucki i Marta Witowicz z klasy 3E zdobyli 94%. Z tego samego zakresu Gabrysia Gieniacz uzyskała 91%. Z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Marta Wójtowicz z 3E uzyskała wynik 90%. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym bezbłędnie
na 100% punktów napisali Gabrysia Gieniasz oraz Kubę Żurawek z trzeciej C. Mikołaj Kubiak, Maja Piskosz, Agata Radecka, Ala Skrzypczak i Jacek Sola z trzeciej E. A z tego pośród napisało na maksymalną liczbę punktów. 98% języka angielskiego zdobył Mikołaj Markiewicz z trzeciej C. I Janusz Malinowski z klasy trzeciej E. Procent uzyskała Agnieszka Peczyńska z trzeciej A. Wojciech Kulej z trzeciej B. Ola Wojciechuska z trzeciej C. Kasia Śmińska z trzeciej E. Tomasz Patryk Bogusza z trzeciej D. Procent zdobył Michał Posławski i Ola Mazur z trzeciej C. I Klaudia Kasprza z trzeciej C zdobyła 90%. Swoje umiejętności z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym potwierdził Jacek Sola z klasy trzeciej E i Mikołaj Markiewicz z trzeciej C, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów 100%. Maja Piskosz z klasy trzeciej E zdobyła 98%. Kubek Żurawek z trzeciej C i Ala Skrzypczak z trzeciej E uzyskali 95%. Natomiast po 90% to byli Gabrysia Gieniasz i Michał Rozławski z trzeciej C. Patryk Kowal z trzeciej B. I Kasia Śmińska z trzeciej E. To wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym to zasługa uczniów i nauczycieli, ale także rodziców, którzy ich wspierali i zachęcali do zdobywania wiedzy. Tym wszystkim uczniom, którzy uzyskali tak wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, składam serdeczne gratulacje i myślę, że potwierdzą te wyniki w szkołach gimnazjalnych, do których się wybierają. W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły startowali w wielu konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, gdzie osiągnęli duże sukcesy na poziomie powiatu, regionu, województwa i kraju. Najwyższym osiągnięciem uczniów naszej szkoły są sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Takich uczniów mamy w tym roku 6. Szymon Nowucki został finalistą konkursu chemicznego oraz Agata Radecka też finalistą konkursu chemicznego, a uczniów tych przygotowywała pani Ewa Zawiało. Szymon Nowucki został również finalistą konkursu matematycznego, a był przygotowywany przez panią Bartę Puchalską. Gabrysia Gieniasz uzyskała tytuł finalisty konkursu geograficznego, przygotowywała ją pani Mariola Łotka. Finalistką konkursu polonistycznego została Magda Wojciechowska, przygotowywana przez panią Jolantę Czajkę. Mateusz Wiśniewski został finalistą konkursu wiedzy o społeczeństwie, a przygotowywał go pan Leon Wilk. Zdobyła również w tym roku szkolnym wyróżnienia i certyfikaty. Zdobyła wyróżnienie i oznakę Europejskiej Oznaki Jakości za projekt Happy European Days, Krajową Oznakę Jakości za projekt Mission Possible oraz certyfikat jakości kształcenia języków, a uczniów do tych projektów przygotowywała pani Agnieszka Żuk. W konkursie plastyczno-literackim pod dobrą opieką
W ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł tytuł laureata zdobyła Magda Wojciechowska i Agnieszka Król. Opiekowała się nimi pani Joanna Mark. Ogólnopolskim konkursie English High Flyer Mikołaj Markiewicz uzyskał najwyższy wynik w szkole. W szkole przygotowywał go pan Mariusz Jarek. W konkursie języka angielskiego English Eyes 7 miejsce w województwie zajął Mikołaj Matkiewicz, którego przygotował pan Mariusz Jakman. Oraz 7 miejsce w województwie zajął Mateusz Wyśniewski, przygotowywany przez panią Martę Siwińską. W konkursie języka niemieckiego Szwek doktor 9 miejsce w województwie zajęła Marta Wójkowicz, a przygotowała ją pani Joanna Janicka-Lonka. Ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego 8 miejsce w województwie zdobyła Magda Wojciechowska, przygotowywana przez panią Beatę Zwolińską. W konkursie matematycznym Max Matematyczny 4 miejsce w województwie zdobył Filip Fojna, a 9 miejsce w województwie Kasper Leszczyński, uczniów przygotowywała pani Agnieszka Gopryna. Olimpiadzie matematycznej juniorów Magda Wojciechowska brała udział w zawodach drugiego stopnia. Uczennica była przygotowywana przez panią Agnieszkę Gopryna. W międzynarodowym konkursie matematycznym Angra finalistką w kategorii druga klasa gimnazjum została Magda Wojciechowska, opiekunem również pani Agnieszka Gopryna. W ogólnopolskim konkursie humanistycznym Rozumiem drugie miejsce w kraju, pierwsze miejsce w województwie zdobyła Gabrysia Bieniacz, przygotowywana przez panią Joannę Marek. W ogólnopolskim konkursie Alpik humanistycznym wynik bardzo dobry uzyskała Małgorzata Łapińska, Marek Książczyk, Maciej Krychel, Gabrysia Pieniarz, Klaudia Cikosz, a wyróżnienie w tym konkursie zdobyła Joanna Rokosz. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Joannę Marek. W ogólnopolskim konkursie Alpik historycznym wśród klas pierwszych 5 miejsce w województwie zdobył Dorian Kronikowski, którego przygotowywała pani Renata Janiszewska. Czwarte miejsce w województwie Marek Książczyk, szóste miejsce w województwie Maciek Krygiel, ósme Dominik Kronowicz, dziewiąte Gosia Łapińska, dziesiąte Ola Musielska, przygotowywała się pan Leonki. Wśród klas drugi w tym samym konkursie szóste miejsce w województwie zdobyła Wiktoria Kopaczewska, Wiktor Krzęśko, dziewiąte miejsce Dawid Markow, dziesiąte Karol Żuk, a przygotowani uczniowie byli przez panią Renatę Janiszewską. W klasach trzecich trzecie miejsce w województwie zdobył Szymon Bogucki, czwarte miejsce Marta Wilkowicz, przygotowywała uczniów pani Renata Janiszewska. W konkursie zdobył Kasper Leszczyński, którego przygotowywał pan Leon Wien. W ogólnopolskim konkursie geograficznym Geoplaneta laureatką pierwszego miejsca w kraju została Dominika Krzysztofa, a wynik bardzo dobry w kraju uzyskała Alicja Pingała. Uczennicę przygotowywała pani Maria Miszun. W konkursie Geoplaneta Plus wynik bardzo dobry w kraju uzyskała Dominika Krzysztofa oraz wyróżnienie Alicja Gęgała, uczennicę przygotowywała pani Maria Miszun. Wyróżnienie w tym konkursie zdobyła Gabrysia Pieniarz i Kasper Leszczyński, uczniów przygotowywała pani Maria Lomowska. W ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym
Wyróżnienie i tytuł laureatki finału ogólnopolskiego zdobyła Gabrysia Wiemian, przygotowana przez panią Mariolę Wolf. W regionalnym konkursie literackim Oto ja laureatką drugiego miejsca została Amelia Feder, a wyróżnienie zdobyła Gabrysia Wiemian. Uczennicę przygotowywała pani Joanna Mar. W wojewódzkim konkursie Szkolnej Ulice Nasza Gazeta w Mickiewiczach uzyskała nominację na najlepszą gazetkę województwa zachodniopomorskiego. Opiekunką zespołu redakcyjnego jest pani Joanna Marek. Międzypowiatowym turniejem jednego wieksza o strunę z kart Homera trzecie miejsce zdobyła Patrycja Olejni, przygotowywana przez panią Joannę Marek. W powiatowym konkursie literackim Hit nie wybiera, ty możesz. Pierwsze miejsce zdobyła Gabrysia Wieniarz, drugie Amelia Peter i Mateusz Kworek. Później przygotowywała pani Joanna Czajka i pani Anna Marcz. Trzeci turniej w językowym kresku. Pierwsze miejsce zdobył zespół w składzie Gabrysia Wieniarz, Magda Wojciechowska i Mateusz Wiśniewski. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Martę Sipińską i pana Mariusza Jarela. W konkursie Trzymaj Formę pierwsze miejsce zdobyła Magda Rodzińska, drugie Natalka Kołęcka i trzecie Oliwia Dąbrowska, a uczniów przygotowała pani Edyta. Też mamy dużo sukcesów. W konkursie powiatowym 25. rocznicą traktatu polsko-niemieckiego organizowanego przez Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Świnie pierwsze miejsce oraz nagrodę publiczności zdobyła Wiktoria Popaczewska za pracę plastyczną, a trzecie miejsce Zuzia Trzymany. Opiekowała się nimi pani Ewa Magarek. W powiatowym konkursie piosenki i poezji angielskiej pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Beczyńska, czwarte Maja Dąbrowska, szóste Zuzia Szymanek. Przygotowała uczniów pan Grzegorz Stefanowski, pani Agnieszka Żuk i pan Mariusz Jarela. W wojewódzkim małym konkursie recytatorskim wyróżnienie zdobyli Maciej Brygiel i Maja Dąbrowska, a przygotowała uczniów pani Joanna Marek. W zachodniopomorskim konkursie recytatorskim o złotą lirę Kornela Ujejskiego wyróżnienie zdobyła Maja Dąbrowska, przygotowywana przez panią Joannę Marek. W wojewódzkim przeglądzie chorób artystycznych finalistami zostali Maja Dąbrowska, Wojciech Wesoły, Jaśmina Łucyków, Amelia Weder, Filip Wojnak, Dominik Markiewka, Gabrysia Wieniarz, Michał Łuczak, Marek Książczyk. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Agnieszkę Kobrynę i panią Joannę Marek. W regionalnym przeglądzie piosenki zimowej i świątecznej w Lipianach pierwsze miejsce zdobył nasz klub szkolny, którego opiekunem jest pan Grzegorz Stefanowski. W wojewódzkim przeglądzie pieśni wielkopolskiej w Lipianach pierwsze miejsce zdobył duet Agnieszka Peczyńska z Zuzia Szymany, a drugie miejsce klub szkolny przygotowywał ich pan Grzegorz Stefanowski. W przeglądzie muzycznych zespołów estradowych i solistów laureatką etapu powiatowego została Agnieszka Peczyńska, przygotowywana przez pana Grzegorza Stefanowskiego. Ostatnia kategoria zawody sportowe i tutaj wymienię tylko zawody regionalne i wojewódzkie. Powiem tylko, żeby awansować na zawody regionalne i lub wojewódzkie, trzeba wygrać mistrzostwa powiatu. I tu, gdzie byliśmy na zawodach wojewódzkich, wszędzie zostaliśmy mistrzami powiatu łobeskiego. I najważniejsze osiągnięcia w zawodach sportowych.
Na indywidualnych mistrzostwach województwa w lepiej atletyce pierwsze miejsce w województwie, złoty medal w biegu na 300 metrów zdobyła Agata Bieg. Agata Pieluch zdobyła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów. Po tym tylko, że Agata jest uczennicą klasy pierwszej, a startowała wśród wszystkich gimnazjalistów, czyli łącznie z klasami trzecimi. Czwarte miejsce na tych zawodach zdobyła również uczennica klasy pierwszej, Wiktoria Lewandowska, w biegu na 1000 metrów. Szóste miejsce w skoku z wyż zdobyła Paula Miłowarczyk. Ósme miejsce w biegu na 300 metrów zdobyła Alicja Pieluch. Jedenaste miejsce Natalia Cichosz w biegu na 600 metrów. Trzynaste miejsce Wojtek Wesoły w skoku z wyż. 14 miejsce Monika Brzezińska w skoku dalej. Na mistrzostwach województwa w sztafetowych biegach przełajowych drużyna Kielcą zajęła czwarte miejsce, występowała ta drużyna w składzie. Agata Pieluch, Alicja Pieluch, Wiktoria Lewandowska, Natalia Cichosz, Magdalena Tejs, Martyna Witt, Kornelia Pawlak, Magda Rożyńska, Ola Kupus, Alicja Stanisiewska, Klaudia Pychańska i Julia Wojcz, a przygotowywał się uczniów pan Mariusz Poniewiera i Kazimierz Mikus. Na wojewódzkich mistrzostwach szkolnej lidze lekkoatletycznej drużyna Kielcą zajęła siódme miejsce w województwie w składzie. Agata Pieluch, Alicja Pieluch, Wiktoria Lewandowska, Natalia Cichosz, Magdalena Pejc, Martyna Wilk, Kornelia Pawła, Patrycja Kolejewska, Jaśmina Lucyków, Ola Klimek, Paula Wiłowarczyk, Ala Staniszewska, Klaudia Karczak i Monika Brzezińska, a przygotowywał pan Kazimierz Mikul i Mariusz Poniewiera. Na mistrzostwach województwa w Patrykonie drużyna chłopców zajęła piąte miejsce, a występowała w składzie Grzegorz Latorka i Kasper Deszczyński oraz Oskar Karkur. Natomiast drużyna dziewcząt na mistrzostwach województwa w Arlingtonie zajęła szóste miejsce. Reprezentowały naszą szkołę Ala Staniszewska i Ola Kirsio. Przygotowywał ich pan Grzegorz Pawła. Na mistrzostwach województwa w drużynowych biegach przełajowych drużyna dziewcząt zajęła piąte miejsce w województwie. W składzie Natalia Cichosz, Wiktoria Lewandowska, Agata Pieluch, Alicja Pieluch i Magdalena Tajs. Przygotowywał uczennice pan Grzegorz Pawlak i Kazimierz Mikul. Na pisaniu mistrzostwa województwa w kategorii chłopców drużyna chłopców zajęła 13 miejsce w województwie, występowała w składzie Radek Piaszczyk, Bartek Pietrus, Jakub Kawęter, Remis Wejdewak, Norbert Kartus. Przygotowywał ich pan Grzegorz Pawlak. Drużyna chłopców na mistrzostwach województwa w szkolnej lidze lekkoatletycznej zajęła 12 miejsce, występowała w składzie Grzegorz Latorka, Norbert Grzegota, Dominik Liptak, Jakub Kadentek, Hubert Korpacz, Sebastian Zuczyński, Wojtek Wesoły, Radek Piaszczyk, Jakub Kadentek, Łukasz Puls, Kasper Deszczyński, Bartek Pietrus, Jakub Malinowski i Jakub Stępiński. Przygotowywali uczniów pan Grzegorz Pawlak i pan Mariusz Poniewiera. Chłopców drużyna zajęła trzecie miejsce, występowała w składzie Grzegorz Latorka, Kasper Leszczyński, Bartek Pietrus, Radek Piaszczyk, Jakub Kuli, Jacek Solas i Wojtek Frankowski. Opiekunem drużyny jest pan Mariusz Poniewiera. Na pisaniu mistrzostwach drużyna dziewcząt zajęła czwarte miejsce i występowała w składzie Agnieszka Gór, Kornelia Pawlak, Jaśmina Mucyków, Julia Jagiełow, Amelia Kupieńska, Martyna Żabińska, a uczniów uczennicę przygotowywał pan Grzegorz Pawlak. To są najważniejsze osiągnięcia sportowe.
Jest już klasyfikacja gimnazjów za ten rok szkolny i nasze gimnazjum jest na 13 pozycji w województwie. Na 250 gimnazjów jesteśmy 13 szkołą w województwie w zawodach sportowych. Za te wszystkie duże osiągnięcia teraz będziemy wręczać nagrody, bo takie się należą tym uczniom. Poproszę najpierw pana burmistrza Chłopca Piotra Ślipę o wręczenie nagród. Burmistrz. To są również ich sukcesy, to są sukcesy rodziców. 13 miejsce w województwie, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, to jest niesamowity wynik. Dlatego też wielkie gratulacje tutaj dla was wszystkich. Myślę, że te nagrody, które wybudowaliśmy, ubudowa Urząd Miejski z Radą Gminy w imieniu mieszkańców, będą takim drobnym wyrazem naszego podziękowania za wasz wkład wniesiony. Wyniki edukacyjne, sportowe, to dla nas jest naprawdę bardzo dużo. Także dziękujemy również rodzicom, bo bez rodziców to by się również nie odbyło. Oni też mobilizują swoje dzieci, czasami również dziadkowi, tych dziadków. Także wielkie podziękowania. Poproszę do siebie Gabrielę Bielasz. Pan dyrektor, ile będzie nagród, nie wiadomo. Zapraszam pana dyrektora.
Dzień dobry. Witam wszystkich w tym dniu, jakby żeście, tak jak wszyscy, którzy są na tej sali, zupełnie nie czekali. Znam tę przyjemność, bo miałem przyjemność przepracować 44 lata. Zwrócę się jak do pana burmistrza. Skoro pan burmistrz uznał, docenił osiągnięcia szkoły, to ja apeluję, żeby przyznając nagrodę burmistrza odpowiednio wynagrodził opiekunów, którzy doprowadzili do tych sukcesów. Proszę państwa, zawsze uważałem, że za ciężką, solidną pracę nadaje się wynagrodzenie. I z przyjemnością robię to od wielu lat. Póki byłem czynnik zawodowy, robiłem to w liceum, obecnie powróciłem na swoje, że tak powiem, śmieci. I tutaj z przyjemnością to robię. Jeżeli jest tu praca, nosiłem się z tym zamiarem wypowiedzeniem wysłów wcześniej, to apelowałbym, żeby zamieściła wszystkie artykuły, żeby takich chętnych do fundowania nagród było znacznie więcej, bo ta młodzież na to zasługuje. No a teraz zaczynamy. Osoba, którą teraz zaproszę do siebie, była już zapraszana do roku ubiegłego. Czy się domyślacie? Magdalena Wojciechowska. Tu pan dyrektor mówił o osiągnięciach sportowych, szkolnych, ale nie słyszałem ani słowa, a czuję się po prostu powiedzieć. Ta oto panna, która była przed chwilą na środku, jest mistrzynią Polski w swojej kategorii jeździeckiej. Jest w kadrze województwa i jest w kadrze Polski. Ogromne. Gabrysia Dzieniasz. I poproszę Szymona Wołuckiego. Thank you.
klasy pierwszej, który wpisuje się do Złotej Księgi, jest Marek Książczyk. Zostali nam jeszcze uczniowie klas trzecich. Do Złotej Księgi spośród uczniów klas trzecich wpisuje się Gabrysia Jeniacz. Która otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły.
otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, najwyższa średnia w szkole 5,69. Pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Samorządu Gminnego, tytuł finalistki przedmiotowego konkursu polonistycznego, tytuł finalistki międzynarodowego konkursu matematycznego Pangea, udział w finale zawodu drugiego stopnia 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie kanglów matematycznym oraz za wybitne osiągnięcia w zawodach jeździeckich. Gratuluję. Kolejne nagrody, jakie w naszej szkole są przydzielane uczniom dla rodziców, są to listy pochwalne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Będziemy prosić i ucznia, i rodziców. Poproszę Panią Wicedyrektor o pomoc. Wzorowe zachowanie za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Geoplaneta Plus
14 miejsce w województwie ogólnopolskim w konkursie architektonicznym, pierwsze miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej, godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, wzorowe pełnienie funkcji gospodarza klasy przez 3 lata, występy w licznych apelach i uroczystościach szkoły. Gratuluję. Dominika otrzymuje nagrodę za uzyskanie wysokich wyników w nauce, średnią ocen 4,72 oraz wzorowe zachowanie, a także za uzyskanie tytułu laureata pierwszego miejsca w kraju w ogólnopolskim konkursie Geoplaneta oraz za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie Geoplaneta Plus. Za zajęcie 5. miejsca w mistrzostwach województwa
województwa w momencie drużynowej, do zajęcia 12 miejsca w mistrzostwach województwa w szkolnej lidze lekkoatletycznej, do zajęcia 3 miejsca w mistrzostwach regionu ulicy Siatkowej oraz za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie geograficznym Geoplaneta Plus. Gratuluję. Wzorowe zachowanie,
przykładne pełnienie funkcji skarbnika klasy oraz aktywną działalność na rzecz klasy i szkoły. Gratuluję. Artystycznym. Gratuluję.
nauce średnią ocen 5,21 wzorowe zachowanie oraz zajęcie drugiego miejsca w 9. regionalnym konkursie literackim Oto ja za pozyskanie tytułu finalisty w 1. wojewódzkim przeglądzie form artystycznych i za zajęcie drugiego miejsca w wojewódzkim przeglądzie wieści wielkopostnych w Lipianach. Gratuluję.
nagrodę za zajęcie czwartego miejsca w Mistrzostwach Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych, za zajęcie piątego miejsca w Mistrzostwach Województwa w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, za zajęcie piątego miejsca w Mistrzostwach Województwa w Drużynowych Biegach Przełajowych i za zajęcie czwartego miejsca w biegu na 1000 metrów w Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce Gatunku. Agata Pieluch,
Alicja Pieluch, Wiktoria Lewandowska, Martyna Pił, Kornelia Pawła, Agnieszka Król, Sara Wołoszyn, Jakub Krawędek, Sebastian Sypniewski, Ola Graczyńska, Ola Papina, Magda Wojciechowska, Patrycja Skolejewska, Magda Fejs, Paula Wykowarczyk, Łukasz Bus, Martyna Żabińska, Kacper Leszczyński, Grzegorz Latocha, Wojtek Krankowski, Jakub Kolej, Klaudia Kasprzak, Julia Jakiewo, Jaśmina Kucyku, Ala Kungawa, Ola Klimek i Łukasz Szmuda. Trzy lata,
brała udział praktycznie w każdych zawodach, reprezentowała godnie nasze gimnazjum na arenie powiatu, województwa. Także bardzo dziękujemy im i poproszę o gromkie brawa, dostając ogromne prezenty, gratulacje dla nich. Thank you.
bardzo pochwały, panie prezydencie. Właśnie gimnazjum Łobeskie
tworzywa liceum w Łomży, technikum w Łomży i zawodową szkołę w Łomży. Czyli uczyli się w naszych szkołach powiatowych. Wy, najlepsi uczniowie, wybieraliście, nie tylko najlepsi, wszyscy, którzy się chcieli uczyć tu na miejscu, wybieraliście nasze szkoły, liceum, technika i szkoły zawodowe. I często był to dobry wybór, bo również osiągaliście świetne wyniki. Więc jeszcze raz, panie dyrektorze, poproszę. Dziękuję w imieniu starosty Marka Pawła na pana ręce podziękowania za dbałość o rozwój uczniów, wszechstronną pomoc wychowankom i ich rodzicom, osiąganie dobrych wyników w obszarze edukacji i wychowania w czasie 18 lat powołania szkół gimnazjalnych. Oświata to jest taka dziedzina, że wszystko musi być zapisane na papierze. Wydaliśmy, starosta powiatu wydał taką książkę. Historia oświaty w powiecie łowieckim. Czas szybko leci. Wy kiedyś też będziecie na kartkach takiej historii oświaty łowieckiej. I na pana ręce do biblioteki szkoły przekazuję dwa egzemplarze. Ale kto z państwa chciałby mieć taką książkę w domu i zobaczyć, jak się uczyli babcia, dziady i rodzice, to zapraszamy do starostwa. Takie książki są do państwa dyspozycji. Proszę bardzo, pani. Zaskoczyła mnie pani starosta. Ja wiem o tej reformie powiedzieć na końcu, ale ponieważ już jest temat poruszony, to tylko powiem tak. Pani starosta przekazała nam takie oficjalne informacje. W praktyce zostaje to tak, że uczniowie od 1 września uczą się normalnie. To znaczy, nazwa gimnazjum znika z powierzchni ziemi, będzie to szkoła podstawowa nr 3. Klasy przyszłoroczne, drugie i trzecie gimnazjum kontynuują naukę normalnie, czyli nic się nie zmienia. Ale ponieważ powstaje szkoła podstawowa, przyjmujemy uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy siódmej, które przyjdą do nas ze szkoły podstawowej nr 1 i 2. Dla uczniów ta reforma tak naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o naukę, nie ma żadnego znaczenia. Dalej musimy tak samo pracować, jak pracujemy, bo te sukcesy, które dzisiaj państwo uczniowie usłyszeli, to są sukcesy uczniów, nauczycieli oraz rodziców. To jest cała społeczność uczniowska, która na tym pracuje i my tak dalej będziemy pracować. Chcemy odwiedzić jeszcze wątpliwości. Ja, jak na razie, dyrektorem jeszcze przez 2 lata będę na pewno, także nikt mnie nie odwołuje, bo to tak to może niektórzy odbiorą, że już od 1 września mamy dyrektor. Ja na razie jeszcze będę, do 2019 roku mam kadencję i myślę, że będę na miarę swoich możliwości godnie wypełniał swoje obowiązki. Także tyle na temat reformy. Dla uczniów, jeszcze raz powtarzam, nic się nie zmienia. Uczymy się dalej od początku roku szkolnego 2017-2018. Na ten temat dziękuję. Poproszę teraz panią Zofię Majkowicz, prezesa Koła Sobieraków w Łomży, naszego przyjaciela szkoły. Poproszę. Dziękuję bardzo. Zawsze pamiętajcie o mnie, że zapraszacie na wasze uroczystości. Witam grono pogranicznych. I wszystkich tu zgromadzonych rodziców. Ja miałam to szczęście być w tym czasie, kiedy funkcjonowało gimnazjum, jako nazwa gimnazjum. Zawsze wspieraliście nas, pomagaliście w naszych uroczystościach. Bo jak młodzież wie, nasze uroczystości są uroczystościami patriotycznymi. Na ile się starczy, na tyle dbamy o to, kontynuujemy. Czy macie jeszcze siły troszkę nie posłuchać? Tak, bo my chyba jest was.
Maksyma mówi, uczyć się trzeba i można w każdym wieku, ale najlepiej to robić w młodości. I serce raduje się, gdyby słyszeć, że możecie pogodzić i naukę, i sport, i śpiew, i mieć takie wyniki, naprawdę zapamiętałam, może nie wszystkie chciałabym zapamiętać nazwiska, ale na pewno cztery nazwiska zapamiętałam. Bogusław, Wojciechowska, Wytowicz i, o, widzicie, czarne zapomniałam, Bieniasz. Bieniasz, wszystkie bym chciała wymienić, ale nie jestem w stanie. Czyli można godzić wszystko, jeżeli się chce. A mówią, że młodzież, niektórzy narzekają, że młodzież jest niedobra. Młodzież jest wspaniała, patrzcie, i kultura, i godzicie naukę, i sport. Jak najwięcej, żeby was to czyniło, tego wam życzę. A tym skromnym kwiatkiem chciałam bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi, że jest właśnie tak, jak pani Ola mówiła, przyjazny, serdeczny. Jak zadzwoni do mnie i podpowie, chociaż panie dyrektorze, skromny kwiatkiem w imieniu naszej grupy starych, wszystkich wiatków, dziękuję. Dziękuję również pani dyrektor Alice. Dziękuję serdecznie. W tym roku dziękowałam pedagogom, którzy przygotowywali wszystkie te uroczystości nasze. A w tym roku jeszcze chciałam dodać do tego grona i podziękować panie Ewie Makarewicz, dobrze mówię? Tak, pani Ewie Makarewicz, bo mnie wspomaga przy tych uroczystościach kościelnych. Gdzie jest pani Ewa? Nie ma pani Ewy. I panu Jarkowi. Panu Jarkowi. Jak to było, panie dyrektorze? Panu Jarkowi Jankiewiczowi. O, idzie pani Ewa. Uświetniają te nasze uroczystości, tymi pieśniami patriotycznymi, tymi wierszami. Dla was piękna nie ma. Pan Grzegorz dostał w zeszłym roku, ale macie ode mnie coś ze słodkiego, co sama zrobiłam, żebyście mieli siłę móc śpiewać. I dołączam się również do tych życzeń, żebyście spędzili miło, wspaniale wakacje, żebyście mieli słońko, żebyście mieli same radości i tym odchodzącym, a przede wszystkim, przepraszam, powinnam pogratulować wszystkim nagrodzonym za wasz trud, za waszą pracę i życzę wam dalszych sukcesów w przyszłym życiu. Życzę, żebyście wybrali jak najlepsze zawody z waszym powołaniem i wszystkiego dobrego. Ale jeszcze nie skończę. Pamiętajcie, że jest 23 czerwca. A co to dzisiaj jest, kochani? 23 czerwca to jest Dzień Ojca. Właśnie, Dzień Ojca. To mam swojego ojca. Chodzę z nim na spacer. Ten jest tyle słońca. Ten nigdy nie płacze. Idę z taką na spacer, albo idziemy na drewno, albo do marketu, żeby naciągnąć gadę na coś, tak? Przekażcie jak najlepsze życzenia swoim kartom i życzę wam najwspanialszych, jak to się po polsku mówi, tatusiu, tak? Ja nie miałam tego szczęścia, bo ja swojego karty, ani się przytuliłam, ani nie, bo mam tatę skinął.
czasie wojny nie doczekał się mojego urodzenia. Wszystkiego dobrego. Niech Pan się wiedzie jak najlepiej. Ale także zawierania pierwszych przyjaźni oraz wyboru drogi, którą podążycie dalej. Życzę Wam powodzenia, osobistej satysfakcji oraz pomyślnej kontynuacji nauki w szkole ponad gimnazjami. Jeszcze jedno mamy pożegnanie, a mianowicie kończy pracę w naszym gimnazjum dzisiaj, ponieważ zmienia miejsce zamieszkania pani psycholog, pani Agnieszka Grzeszczak. Poproszę panią Agnieszkę, jest tutaj do nas. Za zaangażowanie w pracę, wsparcie w trudnych sytuacjach, życzliwość, twórcze pomysły oraz niesłonącą energię do życia i pogodę ducha. Życzę Pani powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
Wyszliśmy pewni siebie, jak przystało na prawdziwych cwaniaczków. Mieszko, mój koleżko,
długo zapamiętamy lekcje fizyki. Kogoś się nie ma? Wyróżny młody. Może rozwiążemy sobie zadanko. Kto jest chętny do odpowiedzi? Pomyśleliśmy, że ostatnią naszą szansą jest Kuba.
sprawa może pójść do dziesięciu. Thank you.
zabranie głosu poproszę przedstawiciela raz drugi. Drodzy trzecioklasiści Gimnazjum Integracyjnego imienia Adama Mickiewicza w Łomsie. W ten uroczysty nas imię pożegnania pragniemy się również włączyć im uczniowie klasy drugich. Spędziliście w tej szkole 3 lata. Dla wielu z Was był to czas bardzo ciężkiej i wytężonej pracy. Poznaliście nowych nauczycieli, nowych kolegów i koleżanki. I jeśli czasami nie było łatwo, to każdy z Was z pewnością zachował w pamięci miłe chwile spędzone w gronie kolegów i przyjaciół. Za chwilę opuścicie mnie tej szkoły, więc w imieniu klas drugich i młodszych kolegów życzę Wam samych sukcesów, radości i odkrywania nowych tajemnic, a do wymarzonej przyszłości niech wydą Was tylko proste drogi. Chcę podziękować Wam za dawanie nam dobrego przykładu, za godne reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach oraz za pomoc, którą nanieśliście. Z pewnością będziecie pamiętać tę szkołę jako miejsce dorastania, buntu, pierwszych przyjaźni i miłości, czasami rozczarowań, ale także nabierania doświadczenia, zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Dziś chcemy podarować Wam, trzecioklasistom, drobne pomniki, które będą pamiątką miłych chwil spędzonych w murach naszych szkół.
Dziś po raz ostatni spotykamy się wszyscy razem. Kończymy naukę gimnazjum, więc zawsze czas pożegnań. Nie zawsze jednak było nam łatwo. Droga, którą musieliśmy pokonać, była czasami bardzo trudna, ale przez to, co zyskaliśmy, pewność siebie i doświadczenie. To, że dotarliśmy do tego miejsca, w którym się znajdujemy, zawdzięczamy właśnie Wam, szanowna dyrekcja, drodzy wychowawcy i nauczyciele. Dziś wiemy, ile wysiłku musieliście włożyć, by przeprowadzić nas przez niełatwy czas dorastania. Drodzy nauczyciele, gdyby nie Wasza cierpliwość, spokój, niejednokrotnie poświęcanie własnego czasu oraz wiara w nasze możliwości, nie udałoby się nam osiągnąć tylu wspaniałych sukcesów. Dziękujemy także pracownikom administracji i usługi, którzy dbali o nasz pobyt w gimnazjum i bez których nasza szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. Chcemy podziękować także naszym rodzicom. Dobrze wiemy, że nikt nie kocha nas bardziej niż wy. Na koniec chcemy pożegnać się także z Wami, drodzy koledzy i koleżanki z młodszych klas. Myślę, że byliśmy dla Was dobrym przykładem i długo będziecie pamiętać te miłe chwile spędzone razem z nami. Teraz, w dowód naszej wdzięczności za to włożenie w naszą edukację, chcemy pożegnać się z naszymi nauczycielami.
złocie wyprowadzić. Wspaniałego wypoczynku. Do zobaczenia w tym czasie.